Witajcie! Dziś zapraszamy Was na wędrówkę na szczyt Kamień nad Jaśliskami, skryty w malowniczym sercu Beskidu Niskiego. Nasza przygoda rozpoczyna się w urokliwej miejscowości Lipowiec. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zrób to teraz, a następnie kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów z naszych wypraw. A teraz wracamy do wędrówki. To właśnie tutaj, przy Gutkowej Kolibie, wkraczamy na zielony szlak. Możemy także bezpiecznie zostawić samochód, korzystając z gościnności gospodarzy. Gutkowa Koliba to nic innego jak ekoturystyczna chata, pensjonat, w której możemy przenocować po wcześniejszej rezerwacji. Gospodarze są bardzo mili i chętnie udzielają informacji na temat okolicznych atrakcji. Szlak zielony prowadzi przez ich posesję, której brama bywa zamykana ze względu na biegającego po niej psa, który choć wygląda agresywnie, jest bardzo miły. Pierwszy etap wędrówki wiedzie przez urokliwe łąki. To miejsce pełne jest przyrodniczych skarbów w postaci dziko rosnących kolorowych storczyków. To idealna trasa dla każdego miłośnika przyrody i górskich widoków. Szlak jest dobrze oznakowany, więc nie ma obaw o zgubienie drogi. Gdy opuszczamy łąki, wchodzimy w gęsty las. Tu natura w pełni pokazuje swoje piękno. Las jest mieszanką drzew liściastych z dominacją buków, które tworzą przyjemny cień i orzeźwiające powietrze. Szlak prowadzi leśną drogą, która delikatnie pnie się w górę. Idąc leśną ścieżką, stopniowo docieramy do rezerwatu przyrody Kamień nad Jaśliskami, utworzonego w 2000 roku. Rezerwat ten chroni szczyt Kamień i jego zbocza, porośnięte pięknymi lasami bukowo-jodłowymi. Dochodzimy do rozwidlenia szlaków, gdzie nasza trasa łączy się z żółtą ścieżką przyrodniczą, a szlak staje się bardziej stromy. Rezerwat słynie z bogatej szaty roślinnej, w tym chronionych gatunków storczyków oraz unikalnych formacji skalnych i torfowisk, co czyni go wyjątkowym miejscem dla miłośników przyrody. W miarę wznoszenia się wyżej podziwiamy imponujące piaskowcowe ściany i bloki skalne, które dodają uroku tej wędrówce. Dochodzimy do miejsca, gdzie musimy skręcić w lewo na niebieski szlak prowadzący bezpośrednio na szczyt. Stąd mamy jeszcze około 10 minut marszu. Trasa wiedzie przez wypłaszczony teren, więc na tym odcinku możemy spokojnie cieszyć się spacerem, nie obawiając się zmęczenia. Następnie docieramy na szczyt Kamień nad Jaśliskami, wznoszący się na wysokość 857 metrów nad poziomem morza, będący najwyższym wzniesieniem wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego. Szczyt ten jest zaliczany do diademu polskich gór oraz krośnieńskiej korony górskiej. Szczyt Kamienia nad Jaśliskami charakteryzuje się rozległym i płaskim wierzchołkiem z dominacją lasu, przez co nie ma z niego żadnych widoków. Znajdują się tu tabliczki oznaczające szczyt oraz ławka, a także kopiec z luźnych kamieni ułożony przez innych zdobywców tego szczytu. Stojąc przodem do tabliczki z nazwą szczytu, za naszymi plecami mamy ścieżkę, która doprowadza nas do krzyża z tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II. Krzyż ten został postawiony w 2000 roku przez mieszkańców Jaślisk, aby uczcić 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Udając się kilka metrów za kopiec ułożony z kamieni, mamy niewielki prześwit, z którego możemy obserwować doliny, lasy i inne szczyty Beskidu Niskiego. Widok ten jest miłą niespodzianką na tym zalesionym szczycie, a dodatkowo pozwala na krótki odpoczynek z chwilą refleksji po zdobyciu tego szczytu. Po
krótkim odpoczynku na szczycie wracamy tą samą trasą. Wracając do Lipowca dochodzimy do miejsca, gdzie żółta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza odchodzi od zielonego szlaku, a my razem z nią. Zejście daje nam kolejną szansę na podziwianie piękna rezerwatu i spokojnych leśnych ścieżek. Po kilkunastu minutach wędrówki wychodzimy z lasu na otwartą przestrzeń, gdzie roztaczają się przepiękne widoki na okolicę. Żółta ścieżka doprowadza nas do cerkwiska, gdzie dawniej istniała tu cerkiew unicka, wzniesiona w 1931 roku. Niestety budynek ten został rozebrany, ale pozostał po nim cmentarz z kamiennymi nagrobkami oraz resztki fundamentów, które przypominają o bogatej historii tej okolicy. Po przekroczeniu mostku na potoku Bielcza dochodzimy do głównej drogi i kierujemy się w stronę Gutkowej Koliby, gdzie pozostawiliśmy auto. Trasa na kamień nad Jaśliskami z Lipowca nie jest trudna ani wymagająca, co czyni ją idealnym wyborem na rodzinny wypad czy spokojną wędrówkę. Bujna zieleń bukowych lasów i śpiew ptaków sprawiają, że każda chwila spędzona na tym szlaku przynosi ukojenie i radość z obcowania z naturą. W drodze powrotnej mijamy jeszcze kilka zabytkowych kapliczek, które świadczą o religijności mieszkańców tych terenów. To koniec naszej dzisiejszej wędrówki. A tym samym zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz na kolejne relacje z naszych wypraw. Pozdrawiamy!